Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Hejka z tej strony emiplayer.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. Jej! Jesteśmy w katedrze na Hope Street. I pogadajmy z Cortezem. To miejsce jest piękne, nieprawdaż? Takie spokojne i takie uduchowione. Si, nie jestem katolikiem, ale i tak przychodzę tu, żeby medytować lub, jeśli wolisz, żeby się modlić. Jeśli nie jesteś katolikiem, to do kogo się modlisz? Do wszechświata, do równowagi, do kamieni w podłodze i do powietrza, które nas otacza, do ciebie i do siebie. Co to za religia? Buddyzm? To życie, seniorita, po prostu życie. No więc, czego się dzisiaj dowiedziałaś? Ach, nic takiego. Oprócz tego, że dowiedziałam się wszystkiego, co tylko dusza zapragnie o awangardzie i o Jakobie Makalenie. Udało ci się zdobyć informacje? Znalazłaś Urena? Pomógł ci? W końcu tak, ale niełatwo było go do tego nakłonić. Ale wiem, gdzie znaleźć Makalena i pracuję nad tym, jak się tam dostać. Jutro cały plan powinien być gotowy. To dobra wieść. I to w samą porę. W Arkadii sprawy mają się coraz gorzej. To znaczy? Równowaga została zaburzona, a magia przenika do tego świata. Stark wciąż jest chroniony silnymi prądami logiki i porządku, ale Arkadia jest na krawędzi wojny i zupełnego chaosu. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, chaos niepodzielnie zapanuje w Arkadii. A niedługo później to samo spotka Stark. Czy nikt nie może nam pomóc? Pomaga każdy, który chce i może, ale ty jesteś ważniejsza od wszystkich innych. Możesz przenieść się do Arkadii, żeby zapanować nad chaosem. Przynajmniej dopóki nie odnajdziemy strażnika i nie umożliwimy mu powrotu do jego królestwa. A co z awangardą? Jutro pójdziemy tropem, który udało ci się odkryć. Dobrze. Jeśli odnajdziemy to, czego szukamy, jeśli mają strażnika albo wiedzą, gdzie on jest, to znajdziemy się o krok bliżej zwycięstwa. Ale wciąż musimy znaleźć wejście do jego królestwa. A bez twojej pomocy sytuacja w Arkadii na pewno się nie poprawi. Przecież ja nic nie wiem. Co mogę zrobić? Pomożesz już przez samą swoją obecność w Arkadii. Jesteś silna równowagą. Twoja moc przepływa do tych, którzy się z tobą stykają i pomaga im przeciwstawić się chaosowi. Cokolwiek robisz, zawsze pomagasz. Ciągle czuję się taka bezsilna. Nie rozumiem nawet połowy z tego, co do mnie mówisz, a co do drugiej połowy, to nie mogę powstrzymać się od sceptycyzmu. To dobrze. Nie ufaj wszystkim i wszystkiemu. Jeśli w coś nie wierzysz, sprzeciwiaj się. Jeśli znajdujesz prawdę, akceptuj ją i ciesz się dobrem, które jest na świecie. Zrobię co w mojej mocy. Co robimy? Jutro odszukamy Magallena. Wypytamy go, co wie i wykorzystamy jego wiedzę. Następnego dnia przeniesiesz się z powrotem do Arkadii. Mamy najwyżej tydzień czasu, ale to powinno wystarczyć. A dziś odpręż się. Spotkaj z przyjaciółmi. Wątpię, żebym mogła się po tym wszystkim odprężyć. Tak, za swoją wiedzę płacimy wysoką cenę. Ale spróbuj się zrelaksować, bo jutro zacznie się ciężka praca. Do zobaczenia. Czekaj, czekaj. Gdzie mam cię potem szukać? Spotkamy się tutaj, dobrze? Niestety nie mogę wrócić do Wenecji. Nie teraz. Szukają mnie pewni ludzie. Awangarda? Tak. Wiedzą, kim jestem. Nie spoczną, dopóki mnie nie znajdą, więc musimy się śpieszyć, żeby ich zniszczyć. Zatem do jutra. Do jutra. Śpij dobrze i uważaj na siebie. Dziękuję, seniorita. Ty też bądź ostrożna. Dobra, to musimy iść teraz z powrotem, tak? Spotkać się z przyjaciółmi, dobra. A ja oczywiście, jak spodobał się odcineczek, to zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, łapkę w górę. I kliknijcie w dzwoneczek, pozdrawiam was emiplayer.pl, trzymajcie się i hej. Tak, wiem, że dzisiaj bardzo mówię szybko. Dobra. Dobra, lecimy szybko do tego. Gdzie to było? Dobra, do Wenecji.
No dawaj, naszego pokoju lecimy. To tam będzie taka właśnie niespodzianka nas czekał. Gdzie to było tutaj? Szybko, April, dawaj. No szybko. Dobra, na leśniku 5 minut 50. Ojej, no chodź. Na góry. O, jest jeden. Ej, co ty robisz? Podsłuchiwać jeden. Dałam ci kosza, ty głupi zaku. I bardzo dobrze. Dawaj do pokoju. A. I co? Charlie? Emma? Co wy tutaj robicie? Zamknęliśmy się tutaj, żeby na ciebie poczekać. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Nie, oczywiście, że nie. A tak przy okazji, chyba szpiegował was Zak. Złapałam go, jak podsłuchiwał pod drzwiami. Zniknął w swoim pokoju, jak tylko mnie zobaczył. Ale z niego łajza. Najwyraźniej chce się zemścić za to, co mu zrobiłaś. To znaczy, on twierdzi, że zrobiłaś. Wczoraj wieczorem. Co za koleś? Więc o co chodzi? Co to za okazja? Chcemy wiedzieć, co się z tobą dzieje. O co ci chodzi? Nic się nie dzieje. Nie okłamuj swoich najlepszych przyjaciół, bo to do ciebie niepodobne. Wiemy, że coś się dzieje i nie ma sensu zaprzeczać. Trzy razy z rzędu nie było cię przez cały dzień. Zachowywałaś się dziwnie i kręciłaś się tylko koło Corteza. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że byłaś sama w Metro Circle. Na miłość boską, April, co się dzieje?